Witam wszystkich. Właśnie wyruszyłem z psem na spacer do lasu. Idę się przejść na mój obóz, zobaczyć co tam się dzieje. Czy tam ktoś, czasami ktoś go tam nie rozwalił, czy są śmieci jakieś. Idę sobie tam po prostu kawę dzisiaj wypić. Mamy fajną słoneczną pogodę, jak widać. Nie wiem, czy widzicie tam z tyłu, słoneczko ładnie świeci za drzewami. Ale jest chłodniejsze powietrze i dosłownie w lesie jest bardziej, jest bardzo przyjemnie. Także idę sobie na ten obóz posiedzieć. Widzimy się na miejscu. Dochodzę już do mojego obozu. Nie wiem. Chyba nikt aż tak tutaj nie przebywał. Z tego co widzę. Tam z daleka widzę jakieś śmieci. No nic. Także rozstawiam się. Stawię wodę na kawę i rozwieszę hamaki. Będziemy dzisiaj sobie skalą odpoczywać. Przynieś. Hamak rozwieszony po małych poprawkach, trochę go obniżyłem. Ten rozstaw drzew jest taki, a nie inny i muszę sobie tak tutaj radzić, ale nie ma tragedii. Także zaraz kawa, woda na kawę się zagotuje i będę zalewał. Może po tej leśnej kawie przejdę się jeszcze na grzyby zobaczyć. Tu taki pan przechodził i miał tam parę prawdziwków. Niedużo i nierobaczywe, ale były. Także może jeszcze się przejdę. A więc kawę już wypiłem, wafelkę sobie zjadłem, będę pomału sobie pakował mój mandziur i
przejdę się chyba na te grzyby. Jak nic nie znajdę, to przynajmniej się przejdę z psem. Mały spacer sobie zrobię i zobaczymy, czy uda się coś znaleźć, czy nie. Jeszcze parę ujęć postaram się nagrać w trakcie marszu. I może jak grzyby jakieś znajdę, to też postaram się to nagrać. Także do zobaczenia i do usłyszenia jeszcze. Rozglądałem się za grzybami, ale nic nie widziałem. Może gdzieś tam coś ominąłem, ale nie wziąłem okularów i może faktycznie gdzieś tam rosły i je mijałem, także nie wiem. Idę teraz sobie na taką moją ławeczkę zrobioną, posiedzieć chwilę, napić się wody i będę wracał do domu.